Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Tak jest, patrzcie czym ja sobie tutaj w ogóle jadę. To będzie nasz samochód odcinkowy, nazywa się IMP, IMP. Tak się nazywa. I wiecie co, zobaczcie, on ma z przodu bagażnik. Ten samochód ma z tyłu silnik, w tym takim małym z tyłu, w tej takiej małej dupce ma swój silnik. A to sprawia, tu jakiś zlot jest, gościu, zobacz. Haha, fajnie. Normalnie to my robimy zloty, a tutaj jest jakiś zlot randomowych graczy. Co oni robią? Patrz. Gońmy ich. Zobaczmy, co oni tam robią. Widzicie, jak to auto zapiernicza? No wiecie, samochód... O, wszyscy zniknęli. Zobaczcie. Haha. O, szkoda, ale widzieliście, to był zlot. Wszyscy jechali jednym sznurkiem, tak jak my. Fajnie to wygląda z pozycji tego randomowego gracza, czyli mnie w tym wypadku. No bo normalnie czasami jest tak, że jak my sobie jeździmy i robimy zlot, to spotykamy jakiegoś takiego randomowego gracza i... I on taki, wow, jeździ za nami gdzieś tam, nie? I wiesz, i coś się dzieje. W każdym razie ten samochód, ponieważ ma silnik z tyłu, to większość jego masy przypada właśnie na tył. I zobaczcie, co udało mi się z nim zrobić. Czekaj. Nie chcę wstać. Tak, bo ten samochód może wstać na koło, tylko muszę... Trzeba nim odpowiednio wystartować i on wtedy normalnie na koło ci wstaje. Trzeba tak z pół sprzęgła ruszać, jak gracie ze sprzęgłem. Tak, da się ten samochód zrobić. To jest nasz taki śmieszny samochód odcinkowy. Zobaczcie, jak on ma lampkę na dachu. To jest samochód policyjny. Ja dzisiaj będę komisarz Lucek i będziemy gonić na eliminatorze ludzi niedobrych. Ten samochód, nawet jak jedziemy trochę szybciej, też trochę ten przód mu podnosi. O, zobaczcie. Ja wtedy nie mogę skręcać, wiadomo, nie? Fajna opcja. Takich samochodów jest więcej. Jest nawet samochód, którym można stanąć na tył, na przednie koła, jakby dęba, tyłem, podnosząc tył. Poważnie. No tak czasem chce, czasem nie chce wstać. Zobaczcie, jak to wygląda z kokpitu. Jaki dźwięk w ogóle, nie? Czekaj, czekaj. Ale nie zawsze chcę. Zgasł mi. Za dużo powera. Dobra, idę wyszukiwać mecz. Lubię sobie czasami tak wyszukiwać mecz i w międzyczasie pobawić się jakimś szalonym samochodem. Nie wiem, po co ja skręcam w ogóle w powietrzu, przecież to nic nie daje. Gościu. Powinienem chyba tuniku dostawić tego auta, bo jest naprawdę fajna zabawa. Jest. Patrzcie, co w wstecznym lusterku się dzieje. Widać tylko iskry. Fajne to jest, naprawdę. Rozgrzejmy sobie opony w Mini Cooperze, moi drodzy. Zaczynamy z miejscówki, która jest chyba moją ulubioną w trybie Fortnite. Patrz na to. Grzejmy opony. Trzeba dobrze rozgrzać furę. Tak, tutaj jesteśmy blisko tej... Tu, gdzie są kontenery. I zobaczcie, chyba jest coś. Coś jest już od razu. Ale super. Dobra, bierzemy. Co to jest? Myślałem, że coś fajnego nam wydropi. Pamiętajcie, standardowo musimy zrobić kupa kontra kupa, czyli pojedynek. Dobra. Pyk. I mamy Raptora. Całkiem dobre auto na offroady będzie. Ale niestety ono jest wolne, nie? To jest tylko drugi poziom. Tutaj nie ma... Wow, skąd to się tu wzięło? Ja myślałem, że wyjadę gdzieś z tego lasu, tu... Coś nie bardzo. Jezu. Tutaj chyba był ukryty samochód, nie? Ja już sobie je wszystkie poznajdywałem, a wy? To było trudno w sumie. Trzeba było trochę pojeździć po świecie i gitara. Muszę sobie oddalić kamerę, ten samochód jest taki duży, że nie mieści się w kadrze. Tu widzę jakiś pojedynek. Komisarz Lucek wkracza do akcji. Dwa Mini Coopery, dobrze. Nie, czekaj. Tam coś większego. Mini... jeden na pewno Mini Cooper. Ale drugi... To też jest mini, tylko że to jest jakieś super offroadowe. To już chyba wiem, kto wygra ten pojedynek, ale gonimy. Myślę, że uda się... Czekaj, czekaj, bo tam jest jakiś następny gościu na tym... Na tej drodze takiej leśnej. Już jego bym sobie chapnął.
Tak, bo ja tutaj jestem nastawiony na walkę. Słuchajcie, dalej jestem podjarany ostatnim odcinkiem, kiedy pierwszy raz w eliminatorze, na wizji, udało mi się wygrać cały mecz i byłem eliminatorem. To jest boskie uczucie. Dobra, gościu, zgarnął tu jakąś furę. O, czy on ma szósty poziom? Nie, chyba nie, szósty by był na niebiesko. Pojechał gdzieś, kurde, cofaj. Ol, strasznie mało mocy mam w tym aucie. Gościu mi gdzieś uciekł, ja go tu próbowałem od razu na pojedynek wyzwać, a on mi gdzieś zwiał. Niektórzy to tak mają, że chowają się cały... Ale wiecie, różne są taktyki, nie? Jedna taktyka jest dobra, że można się cały mecz chować, a druga taktyka będzie dobra, że na przykład od razu wszystkich na pojedynek, nie? Kurde, wziął jakąś inną furę. O dobra, jest. Tym razem poczekałem z daleka, żeby mi nie uciekł. Zaraz to mogę ja mieć problem. Bo wiecie, kto od miecza wojuje, ten od miecza ginie, czy jakoś tak. Dobra, trzeci poziom. Trzeci poziom kontra drugi poziom. Ja mam drugi, on ma trzeci. Dobra, zawracamy. O kurde, będzie ciężko. Moja fura naprawdę nie jest szybka. Jedyne, co mnie może uratować, to jej zdolność do pokonywania terenów. I powiem wam, że ta zdolność jest taka, no, przeciętna. Nie ma tutaj jakiejś rewelacji. Dlatego ja bym celował, żebyśmy pojechali sobie drogą szosową mimo wszystko. Bo po szosowej drodze najszybciej się jedzie do celu. A tutaj chyba będziemy mieli właśnie taki najszybszy dojazd przez szosę. I ciśniemy sobie. Szóstka. I zaraz będziemy skręcali chyba w lewo. Widzicie, ja tutaj powinienem sobie mapę... Kurde, piąty poziom tutaj sam. Powinienem sobie mapę tu otworzyć. Dobra. Szybko, nie? Żeby zobaczyć, jak jechać, ale czasami, kurde, nie ma czasu na to. Ciśniemy. Gościu pojedzie za mną, czy pojedzie dookoła? Jedzie dookoła. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ale chyba lepiej zrobił niż ja. Jedziemy tak. To jest kawałek drogi, ale ja już nie mam jak nią wjechać. Czekaj, ja chyba dobrze zjechałem. Ty, dobrze. Mam nadzieję, bo on też tam. Aha, cisnął. Patrz, jak mi dobrze idzie między drzewami. O, tutaj będzie słabo. Tu będzie słabo. Cieć. O kurde, doganiam jego, Dawaj, Raptor! Okej, gości jest rozpędzony. Ale mi się udało, wyszło mi na zdrowie. Taka jazda na skróty. Nie zawsze dobrze to wychodzi. Przeważnie taka jazda, skracanie takie mocne, nie jest dobra, ale tutaj akurat mi się poszczęściło. Weźmiemy Wiktorię sobie. Mogłem wziąć jego Lancera z napędem na 4 koła, ale Wiktorią wygrywałem częściej niż tym Lancerem. O kurde. Chodź, gościu, chodź! Taki dobry jesteś? Chodź, Lucek ci pokaże! Gonimy go! O kurde, tutaj same offroady! O nie! On mnie porobi! To jest, słuchajcie, mój ten samochód, który on ma, to jest najlepszy samochód dla mnie, najlepszy samochód offroadowy. On fantastycznie tłumi wszystkie nierówności. Jest po prostu świetny. Musimy sobie zrobić taki odcinek, gdzie zrobimy jakieś takie nietypowe auto offroadowe. No to była konkurencja dla niego. Pa, gościu, co tu się... O, ale by było fajnie, jakbym go wyprzedził przez ten las. Dawaj. Ładnie się to rozpędziłem. Ale teraz może być ciężko. Znowu się rozwalił, typo! Czekaj. Bo to jeszcze może się zdarzyć, ta wygrana jeszcze może się zdarzyć. Redukcja na czwórkę, tam poszła. Rozwalił się znowu, ty! Co? Nie wierzę. Chłopie, ty przegrałeś z gościem, który jedzie na sprzęgle na kierownicy. Rozwaliłem go, ej, nie wierzyłem! Ja na beki go wyzwałem na pojedynek i zdobyłem moje ulubione auto offroadowe. Ty, piecy, o co chodzi?
O ja, dawaj, bierzemy od razu tego fokusa. Czy co to było tutaj? Fiesta chyba. Gdzie ona jest? Pojechała! Patrz! Zgarnąłem typowi furę! Gonimy tamtego. Patrz! I zobaczcie, jaką fajnie, wiesz, tymi kołami, nie? To fajnie też wygląda, ale ją po prostu jak strzała leci po tych offroadach. Mimo to poprzedni kierowca nie zdał rady wyciągnąć z niego soków. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Tutaj ktoś się ukrył. Co on tu robi? Nie ma zbierania. Musimy jechać szybko do celu. Siódmy poziom. Kurde, pokonałem. Wiecie, jaka to jest taka radocha. Ja naprawdę spodziewałem się, że to będzie na beki, tak go wyzwałem na pojedynek, żeby, wiesz, żeby było ciekawiej, nie? I nie spodziewałem się, że uda się wygrać. Ja już też przegrywałem wiele. Ja już wiem, dlaczego ten gość miał problemy. Ja już też wielokrotnie przegrywałem dużo lepszymi samochodami z dużo gorszymi, jeśli chodzi o poziom. Czyli szybszy kontra wolniejszy, ja miałem ten szybszy i ktoś się wygrywał ze mną wolniejszym. To jest, kurde, wstyd. Pamiętacie ten odcinek, który nazywał się Tryb Fortnite pechowy odcinek? Tam dosłownie takie przegrane szły. No ale to tam nieważne. Ważne, żeby się bawić. Dobra, dojeżdżamy do celu. Fiesta zjedzona. Tutaj zobaczcie, jaki kosmos w środku jest w tym samochodzie. Mamy jakiś ekranik w ogóle, który służy nam jako lusterko wsteczne. Co to jest? Nie, taki telewizorek z lat 80. Kineskopowy. Dobra, Ferrari FF. Dobra, niech będzie, niech będzie, zaryzykuję. Strasznie lubię tego offroadowca i on robi wszystko świetnie, ale FF też ma napęd na 4 kuła. Dobra, BMW? Nie widziałem tego BMW. Patrz. Moje Ferrari, nie! Co tak blisko nam zrobiło ten pojedynek? Dawaj Ferrari. On pojechał sobie. Dobra, ja jadę na przełaj, kurde. Gościu, musimy tak jechać. Gościu, patrz! I kto wygrał? Kto wygrał ten pojedynek? O, ej, ale jak? Przecież na równo wjechaliśmy do celu. To musiały być różnice jakichś milimetrów. Ale za to wygrałem milion. Kurde, w Wilspinie po tym meczu wygrałem sobie milionek. Tako. I wygrany. Ale błotko. Ten samochód doskonale nadaje się na pole. Zobacz. Jest. Ale wiecie co, on tutaj nie da rady na koło stanąć. Za mało trakcji, ślisko jest. Ślisko jest. Tutaj już rolnicy ponawozili pola. Zobacz, my będziemy w farmingu też nawozić pola niedługo, tak. Bo będzie trochę takich odcinków nie z Fordzy, czyli będzie między Fordzami. Będą odcinki z Farming Simulator, my też będziemy nawozić. A w Fordzie jest teraz chyba wiosna, nie? Tak, jest wiosna, więc tutaj rolnicy widać, że już działają, nie? Rozgrzewamy opony. Cyk, cyk, cyk. Fajne to jest. Dobra, o, tam widzę jakiś dropik. Poza strefą, jedziemy zobaczyć. Wziąłem teraz, zrespawnowałem się w miejscu, gdzie jeszcze nigdy chyba się nie respawnowałem, poważnie. To jest chyba takie, no, dziewicze miejsce jak dla mnie, Audi RS2. Fajny był ten samochód, mogłem zostać przy tym offroadowcu, ale i tak nie wiem, czy bym BM rozwalił. Ciężko było, nie? Ta BM-a szybka była na tym ostatnim pojedynku. Kurde, jak to się stało, że on wygrał w tym marginesie? Równo chyba, żeśmy tam wjechali. O, tu mamy pierwszą ofiarę. Ale zaraz, kto to jest? Czemu on stoi w miejscu? Piąty poziom! Gościu czekał, aż ktoś go wyzwie na pojedynek. Kurde, czemu? Czemu to zrobiłeś? Lucek, o co chodzi? Co z tobą nie tak? Gościu ciśnie za mną. Zobaczymy. Jezu, jak on... Ale on ciśnie. Ale piątka. Ale mi skacze te Audi. Strasznie twarde jest. Twarde za... Uuu, jaka chopa. W powietrzu mnie.
wyprzedził. Ach, też się rozwalił. Dobra, tutaj mamy chyba kawałek asfaltu. Spróbujemy wbić, bo będzie, wiesz, szybciej, nie? O, ekstra. Ty Audi, kurde, jakim cudem. Drugi poziom tego Audi. I gościa robię. Niemożliwe, co się dzisiaj dzieje? No, poddał się chyba. Typo się poddał. No, co on miał, Macan czy Cayenne to było? What? Gdzie on jest? Czemu on się nie ściga? Przecież on by mnie tu porobił z palcem w nosie. O kur... Ej, znowu wygrana. No dobra, teraz nie było takiej przepaści jak wcześniej. No i tak. Wow. Macan. To jest dobre auto. Przecież to jest szybkie auto. To jest piąty poziom samochodu. Tu nie powinno być problemu. Czemu? Co on zrobił? O, czekaj, tutaj traktor, tak, dawaj go. O, zmienił na trzeci poziom, może być. Lancia, Dawideczek, to może jakiś widz. Dawaj go, dawaj go. Czy tu jemu się gra? No dawaj, gościu, wczytuj się. Patrzę na mapkę, patrzę, czy mi nie... Co on tak długo wybiera? Co z nim jest? Dobra, jest, jest, wczytał się. Co tak długo? Co, na konsoli gra? Ty, i co? I co? Gdzie on? Co jest? Halo! Halo! Wyzwałem go na pojedynek! Chodź tu, Dawideczek! Czekałem na niego tak długo. Gdzie on ucieka? Chodź tu! O nie, nie może zmienić auta, nie może zmienić auta! Drugi poziom. Mam go, mam go, mam go! Dobra. O kurde, zablokowałem się. Ciśniemy do Dawideczka. Co on robi? Nie poddałeś się, gościu. Ja przed chwilą wygrałem. Miałem gorszy samochód. Ja miałem drugi poziom chyba tego mojego samochodu poprzedniego. Audi RS2 i pokonałem kogoś w Macanie. O co chodzi? Dobra, pojechał na przełaj. Ja sobie pojadę asfaltem, ale nie wiem, czy się nie rozwalę. No i patrz, ciśnie, ładnie, nie poddaje się. To się liczy, naprawdę. Większość graczy od razu, nie, ten ma lepszy samochód. Nie jadę. Nie jadę, mam to gdzieś. Nie poradzę sobie. A ten się nie poddaje, to się liczy, to się naprawdę, kurde, liczy. Walczy do końca, pięknie. Pięknie. Chyba, dobra, już się chyba poddał. Nie, po prostu ma wolny samochód między... W lesie, zobacz. Pięknie. Naprawdę wycelować tak w lesie samochodem, jak się jedzie tak szybko, jest ciężko. Ale tutaj mam dosyć dobre zawieszenie, więc... Poszło. Ops. Ekstra. Dalej nie mogę przepadać tego pojedynku Ferrari kontra BMW. No ale on miał BMW policyjne, no to... Co tam mogło się zdarzyć? Dobra. To jest chyba ta podwyższona regalia, nie? Nie miałem jeszcze tego BMW tak na marginesie. Ujaj, tu typa jest. Walczymy. Walczymy, walczymy. Nikt nie wziął do tego samochodu, bo on słaby jest. Walczą, walczą, walczą. Jeden goni drugiego, zobaczcie. Dawaj, regalia, kurde. Złapię go, złapię go, złapię go. Mam go. Dobra, szósty poziom kontra piąty poziom. Nie ma dużej różnicy. O, dobra. Gaz, 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 gaz. Przejdziemy tutaj przez to jezioro. Pojadę naokoło. O, 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 o! Jak blisko było tego murka. Kurde, źle zrobiłem, że pojechałem tu. Dobra, musimy już... O nie, to już jest tu! Jedziemy tu... Ja! Gościu się rozwalił gdzieś! Niemożliwe, ale przyfarciłem. Jakbym pojechał dalej tą drogą, to by była kaplica. Ale gościu, nie wiem, czy poddał się? On tam gdzieś pojechał chyba górami, nie? Wow. Wiecie co, czego brakuje tutaj w tym trybie? Żeby można było sobie zobaczyć takie powtórki wszystkich pojedynków.
nie? Które by się gdzieś tam zapisały na komputerze w postaci powtórek. I wtedy moglibyśmy sobie je, wiesz, po przegranym albo wygranym meczu po prostu odtworzyć. Żeby zobaczyć, co się stało, jakie ludzie podejmowali decyzje w wybieraniu trasy. Dużo szybciej byśmy się tego trybu uczyli wtedy, nie? Dobra, wiecie co, mam taki sobie samochód. Mam go, mam go. O kurde, on ma lepszy na offroad. Fuck, niedobrze. Ale ma dźwięk te Porsche. Ja już tym przegrałem kiedyś, to jest strasznie twarde auto. Ale nie poddaje się tak samo jak ziomek, którego pokonałem, ten Dawideczek, na którego czekałem pół godziny. Ty, ale oto już tutaj jest, o nie. Nie, uuu, myślałem, że to będzie jakieś miasto albo jakiś budynek. Ajajaj. I wzią. O, nie stanął. Mi zawsze staje. No, nie zawsze. Tym razem się udało, ale wiecie, różnie to bywa. Patrz, patrz. Jeszcze raz. No dobra, nie zawsze mi staje, cholera. Tu mnie ktoś złapał, Mini Cooper kontra Audi RS 2? Co to było? Tekstury mi zniknęły na chwilę. Gonimy, gonimy, gonimy. Wcale nie ma aż takiej dużej różnicy tutaj. Na prostej będzie, no, Audi szybsze. Jest. Ciągle nie mogę z tego małego samochodziku. Ale ty, wiesz co by było, gdyby dodali tutaj Pila P50 albo BMW i7? Ooo! Wow, ale poleciał! Widzicie, to jest właśnie przewaga tego Mini Coopera między tymi drzewami, po prostu zobacz jak przeleciał! Po prostu nic nie uderzył. I no, jest taki malutki, możecie przycisnąć tu i tam. O, dobra, ale też się rozwalił, też się rozwalił. Także nie ma tego złego. Proszę bardzo, las to jest losowanie. To jest drugie imię lasu. Jak próbujesz się tam zmieścić, to jest słabo. No ale to moje auto, powiedzmy, nie jest jeszcze takie duże i szerokie. No większe od Mini Coopera. Większe od Mini Coopera, to na pewno. Ciśniemy, ciśniemy, na tym pewnie też nie zostaje z tyłu. No dobra, trochę zostaje, ale wiecie o co chodzi. Po prostu ciśnie na miarę swoich możliwości. O, wolałem tutaj pod koniec tak powoli, bo to wiesz, nigdy nie wiadomo. Najgorzej przegrać jest przed samą metą, nie? Dobra, udało się. Ale ulepszamy oczywiście moją furkę. Ej, a ja tym samochodem chyba nie jeździłem jeszcze. Chevrolet Impala. Nie? Jego nie było w eliminatorze chyba wcześniej. Ja już wszystkie te samochody przerobiłem. Chyba faktycznie jest jakaś rotacja tych samochodów, że one co jakiś czas się zmieniają. BMW na pewno nie widziałem i nie widziałem tej Impali. Ktoś z was powiedział nawet, że miał Bugatti Veyrona na 10 poziomie. Także to jest ciekawe. Fajnie brzmi ta Impala. W ogóle ładny kształt tego samochodu jest. Nie, ten tył taki, taki długi sedanik fajny. Ciśniemy, nie wiem co tam jedzie, ale spróbujemy to dogonić. I ciśnie ładnie, na razie nie mogę go dogonić, bo jadę za wolno. Rozglądam się, patrz na ten samochód, podziwiam jak to ja. Bo ja lubię wszystkie samochody, no może poza tym Mini Cooperem. Chodź tu, chodź tu, chodź, chodź, chodź. Gdzie on się tutaj w krzakach ukrył? O, czekaj, nie, nie, musimy go złapać przed tym. Musimy go tutaj... Jezu, nie! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie! Gościu! Ja cię! Patrz! Nie zdążył wziąć tego samochodu na czwartym poziomie i go wyzwałem. To jest zagranie typu, jakbyś grał w jakąś strzelankę. To jest zagranie typu, ktoś się gdzieś chowa, ty mu rzucasz granata przez okno i on ginie w tym momencie. To jest tego typu zagranie. Porobiłbym je tam tym samochodem lekko, ja go przed samym tym już z daleka mu trąbiłem. Dobra, tutaj musimy się skupić, bo jeszcze mogę to przegrać. Tu musimy zjechać na drogę, bo tam raczej nie będzie przejazdu takiego fajnego. A typek, słuchaj, typek zaraz za mną. A, tam jest chyba murek i tam się nie przejedzie. I trzeba jechać tu, zdaje się. Gościu się rozwalił w ogóle gdzieś tam z tyłu.
Pojechał, słuchajcie, on pojechał na skróty. A ja właśnie nie pamiętam, czy tam można przejechać, czy nie. Czy tam jest taki murek, jest to wszystko zablokowane, czy nie. Chyba było, tak, tutaj chyba było zablokowane. Tam jak się chciało pojechać trochę na przełaj, skosić trawnik. No i pięknie. Kurde, ale powiem wam, że ta Impala naprawdę nie jest szybka. To jest trzeci poziom tego samochodu. A to przyspieszanie jest takie bardzo przeciętne. Samochód mi się podoba, no nie ma co ukrywać, ale mogłoby być tutaj trochę lepiej z przyspieszeniem. No dzisiaj to coś za dużo nie byliśmy w tej czołówce, ale trzeba przyznać, że pojedynki idą fajnie, nie? Są emocje, co trzeba to wygram. Jak przegrywam, to wiesz, bez walki nie ma przegranej. O, czekaj, patrz, tu mamy dwa dropiki. Czwarty poziom. Gulfa nie chcę. Tutaj mam napęd na 4 kapci. Jeszcze mamy coś tam na górze, widziałem jakiś dropik. Golf to całkiem dobry drop. Ale tu już by chyba nie podjechał. Chociaż ktoś z was mówił, że on ma napęd na 4 koła. Nie wiem, czy to jest ta wersja. Dobra, kto się tutaj... Kto chce tu? Szósty poziom. O, a tutaj mieliśmy taki fajny samochód. Dobra. I drift. Za mało powera. Ale coś tam zrobił. Tu przy zamku jest też jakiś dropik, może jakiś cenny. Gdzie on pojechał, Gościu, co on zrobił? Czemu on pojechał w drugą stronę? On ma jakiś plan zabójczy, czy co? Gdzie on pojechał? Widzieliście to na mapie? On pojechał w drugą stronę w ogóle. Co za typ? Oddaje mi wygraną, czy jak? Czy musi mieć naprawdę jakiś zajebisty skrót? Nie wiem, czy zaraz do jakiegoś pociągu wsiądzie? Jakiegoś pendolino? Gdy jedzie tam pierwszy? Jechaliście kiedyś pendolino? Muszę wam powiedzieć, że jest po prostu kosmos. Tak jak ktoś z was podróżował kiedyś pociągami i pierwszy raz takimi normalnymi pociągami perolowskimi i wsiądzie sobie pierwszy raz do pendolino, to jest po prostu luksus nieprawdopodobny. Ja nie reklamuję, nikt mi za to cholera nie płaci niestety, ale jest naprawdę konkrecik. Pendolino, spoko, cichutko jedziesz sobie i szybciutko oczywiście, nie? Tam chyba do 200 na godzinę nawet się rozpędza na naszych torach. Także to jest naprawdę luksus nieprawdopodobny. No i macie przede wszystkim wi-fi, możecie sobie siedzieć cichutko. A jeszcze mam z takich pociągowych doświadczeń, to mam ochotę chyba w Austrii albo w Szwajcarii, już nie pamiętam gdzie, w każdym razie w takich górskich klimatach jest taki pociąg, który ma przeszklony jakby dach. No, takie boczne szyby ma przeszklone, nie? Dobra, co robimy? Zabrałem temu typowi. Jakiegoś Tomka wyzwałem na pojedynek. Ktoś inny go gonił, a ja go zna przeciwka. Kurde, ale fajnie. Traktora rozbroimy. To się dobrze składa. My też musimy traktorem pojeździć tutaj na tym trybie, dlatego że no, ja niedługo będę jeździł traktorem w Farming Simulator. Co to tak prześwitywało na górze? Te drzwi, cofnijcie sobie kawałek filmu. Jak dziwnie to wyglądało. Dobra, i słuchajcie, ten traktor jest zaraz za mną. Tam ciśnie drugi poziom, Tomek. Tomek, co ty taki dobry jesteś, Tomek? Ktoś mi tu czołówę wywalił, ale nie poddajemy się. Ty, Tomek, ciśnie tym traktorem. On mnie zaraz wyeliminuje, patrz. Nie dam się mu, nie dam się, ja wiem co on kombinuje. On chciał tutaj wejść i mnie zepchnąć. Patrz, widzisz? Wykorzystuję atuty tego samochodu, kurde. Ale on może jeszcze to wygrać. Traktorem. O ty kurde! Co to było? Ktoś mi zajechał drogę, jo! O, ale było blisko! Tomek, kurde, zobacz! Tomek Romek, pokonany, ale ledwo. Było gorąco, kurde, mam śliskie łapy. No i teraz musimy się jakoś wydostać z... A, czekaj, kogo my tu mamy? Dobra, chcę się bawić. To ciśniemy w drugą stronę, bo pewnie tam będzie checkpoint. Shit! Dobra, musimy go spychać. Teraz my musimy wykorzystać atuty tego samochodu. Bo wydaje mi się, że on może mieć szybszy. Nie! Kurde! Nie chciałem za mocno skręcić, kurde! Ooooo!
Na prostej mnie porobił. Ha, nie wyszło. Mogłem go kurde zepchnąć mocniej, tylko bałem się, że jak nie będę patrzył przed siebie, jak będę cały czas patrzył do tyłu, to wyjadę na jakiś tramwaj albo na kogoś odczuwę i też by było słabo. Ale kurde, miałem szansę to wygrać, gdybym go kurde tak zepchnął, nie? No widzicie, tutaj trochę przewaga jednak pada nad kierownicą, nie? Na padzie to tak szybciej sobie zerkniesz na mapkę, szybciej sobie popatrzysz do tyłu, obrócisz kamerę, zrobisz co chcesz, bo patrz. Tutaj mogę patrzeć tylko do tyłu i do przodu, nie? A na padzie mogę tak, szybko wiesz, sobie przełączyć i cyk. Ale i tak poszło fajnie. No nie udało się wygrać dzisiaj. Ale emocje były. Ops. Próbuję nim tak zrobić, żeby wiesz, stanąć na koło i dwójkę wrzucić podczas jechania na tylnych kołach. Dobra, ja idę ćwiczyć eliminatora dalej. A wy się trzymajcie ciepło i do następnego razu. Kurde. Fajne to jest. Już się dawno temu robiłem.